Tytuł kursu: Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł: Diagnostyka stanu skóry i paznokci w zabiegach pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Tytuł: Czas na manikir. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna, byłam umówiona dzisiaj na godzinę 15 na zabieg wykonania manikir. Dzień dobry, oczywiście, proszę usiąść. Pani Katarzyno, wydaje mi się, że jest to grzybica. Proszę natychmiast zgłosić się do lekarza. Na pewno pójdę. Dziękuję za informację. Nawet nie zauważyłam, że coś się dzieje z moim paznokciem. A czy mógłby mi pan wyjaśnić, co to jest grzybica? Oczywiście. Grzybica paznokcia, onychomykosis, jest jedną z najczęstszych dolegliwości doskwierających paznokciom. Jest chorobą zakaźną. Wywołują ją mikroskopijne grzyby, których do tej pory udało się opisać około 200 gatunków. Grzybica paznokcia zazwyczaj wygląda nieprzyjemnie. Paznokieć grubieje, jest przebarwiony, powstają na nim plamy, pasma lub wysypki w kolorze żółtym, brązowym lub białym. Staje się łuskowaty, łamliwy i powoduje nieprzyjemne dolegliwości. Większość grzybicznych infekcji paznokci początkowo stanowi łagodne zakażenie małej części paznokcia. Niestety stan ten nie ulega poprawie bez leczenia. W stanie nieleczonym infekcja nasila się i obejmuje coraz większe części paznokcia, prowadząc do jego całkowitego zniszczenia lub nawet odpadnięcia. Dziękuję za wyjaśnienie. A czy może mi pan powiedzieć, jakie są jeszcze uszkodzenia i infekcje płytki paznokcia? Oczywiście, mogę to pani wyjaśnić. Do najczęściej spotykanych chorób paznokci należą drożdżyca. Charakterystyczne dla tej zmiany jest mocne zaczerwienienie oraz obrzęk. Zmiany te zaczynają się przy wale paznokciowym, a przy jego ucisku wydobywa się ropna wydzielina. Zanokocica. Choroba ta ma zmiany przybliżone do drożdżycy. Wał paznokciowy jest bardzo mocno zaczerwieniony, także z ropną wydzieliną. Przebieg tej choroby jest bardzo bolesny i ostry. Przyczyną jest przeważnie zakażenie, będące skutkiem urazu mechanicznego zanieczyszczonym przedmiotem. Łuszczyca paznokci. Towarzyszy przeważnie łuszczycy skórnej i charakteryzuje się matową, kruchą, zgrubiałą płytką paznokciową. Czasami pojawiają się punktowe wgłębienia w paznokciu. Bielactwo paznokci. Występuje ono w postaci kropek lub prążków w dowolnym miejscu na paznokciu. Bielactwo paznokci nie jest groźne. Choroba ta może występować bez żadnej przyczyny lub może być spowodowana uszkodzeniem macierzy paznokcia, np. mocnym odsuwaniem lub wycinaniem skórek. Ponadto możemy zauważyć takie defekty jak bruzdowanie poprzeczne paznokci. Na płytce pojawiają się rowki różnej długości i szerokości. Jeżeli bruzdy pojawiają się na wszystkich palcach i mniej więcej w jednym czasie, to wskazywać to może na poważne schorzenie wewnętrzne. Bruzdy tego rodzaju pojawiają się też po chorobach, którym towarzyszy wysoka gorączka, po chorobach zakaźnych, przy prowadzonej chemioterapii, przy niedożywieniu. Bruzdowanie podłużne paznokci. Nierównomierności powstają wzdłuż płytki paznokciowej. Zmiany te najczęściej są dostrzegane po 30 roku życia u kobiet. Zmiany te mogą być także dostrzegane w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów, a także po zbyt mocnym wykonaniu manikir lub skaleczeniu. Dziękuję panu bardzo za te wszystkie wyjaśnienia. Teraz będę wiedziała, na co mam zwracać uwagę pod kątem chorób paznokci. Cieszę się, jeśli mogłem pomóc. Jak tylko wyleczy pani zakażenie, zapraszam ponownie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.